Kolejna sprawa, uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru lubomirskiego Belimy Prażnowskiego. Projekt prezydenta, druk numer 1330. Dzisiaj drugie czytanie. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, pani prezydent, Wysoka Rado. Do druku 1330 nie wpłynęły poprawki ani autopoprawki. W związku z tym proszę o poddanie pod głosowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru lubomirskiego Belimy Prażnowskiego wraz z załącznikiem zawierającym projekt sposobu rozpatrzenia uwag nieuwzględnionych przez prezydenta miasta Krakowa. Dziękuję. Dziękuję. W tej sprawie nie było żadnych poprawek ani autopoprawek. Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam odbycie drugiego czytania. Głosowanie w bloku głosowań. Kolejna sprawa. Uchwalenie. A tu jeszcze muszę odczytać, przepraszam, jeszcze w tamtej sprawie. Stwierdzam odbycie drugiego czytania projektu uchwały w związku z tym, że nie wpłynęły poprawki dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag nieuwzględnionych przez prezydenta miasta. Stwierdzam, iż Rada dokonała rozpatrzenia uwag zgodnie z załącznikiem numer 2 do projektu druku według druku numer 1330. Także w poprzednim punkcie stwierdzam odbycie drugiego czytania w związku z tym, że nie wpłynęły poprawki dotyczące sposobu rozpatrzenia uchwał nieuwzględnionych przez prezydenta miasta. Stwierdzam, iż Rada dokonała rozpatrzenia uwag zgodnie z załącznikiem numer 4 do projektu uchwały według druku 1315. I jeszcze kolejna sprawa. W związku z tym, że wniesione poprawki dotyczące ale to dopiero będzie po przegłosowaniu poprawek, przepraszam. To, bo tu mamy pewną formułę, którą musimy odczytać, żeby nie było wątpliwości w Urzędzie Wojewódzkim przy badaniu danej uchwały. Czyli w sprawie projektu uchwały nr 1330 rozumiem nie ma żadnych poprawek ani autopoprawek. Ktoś z państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam odbycie czytania. W związku z tym, że nie wpłynęły poprawki dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag nieuwzględnionych przez prezydenta, stwierdzam, że Rada Miasta Krakowa dokonała rozpatrzenia uwag zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu nr 1330.